serdecznie. Dzisiaj już macie inny widok za mną. Już nie będzie właściwie tego brzydkiego budynku, tylko ładne jakieś zielenie. Zielone drzewa, zielony teren. Dzisiaj tak mi przyszło, żeby tutaj ten kawałek zrobić. Przygotowałam sobie już następny kawałek brzegu i będę zaraz mieszać i wylewać. Także mam nadzieję, że dzisiaj też zrobię niezły kawałek. Ale jak to będzie, zobaczymy. Intuicja górą. Trzymamy się intuicji i jej wskazówek. Jak na razie wszystko jest ok, idzie ładnie. Nie narzekam, nie mam żadnych wątpliwości i to jest właśnie to, że jak się idzie za intuicją, to nie ma się nigdy wątpliwości, że mogłam zrobić tak, albo mogłam zrobić inaczej, albo tam coś mi nie gra, powinno być trochę, że tak powiem, poprawione w taki czy inny sposób. Nie mam czegoś takiego. Normalnie jak się robi z umysłu według jakiegoś planu już gotowego, to będą zawsze wątpliwości, zawsze będzie jakiś drobiazg, który nie będzie mi pasował. Natomiast jak się idzie za intuicją, nieważne. Ostatecznie wszystko wyjdzie tak, jak ma wyjść. Może być początkowo, powiedzmy, no niekoniecznie może według jakichś standardów, bo i tak nie będzie, ale ostatecznie to będzie naprawdę majstersztyk, po prostu dzieło. Ja właśnie pretenduję do takiego dzieła i zobaczymy, jakie to dzieło będzie. No, jak na razie mi się bardzo podoba, naprawdę, słuchajcie, nawet już tylko to, co jest, to zrobiło na mnie takie wrażenie, że ja sama bym tego nie wymyśliła. To znaczy umysł mój bym tego nie wymyślił, na pewno nie, bo nie ma takiej matrycy. Tak jak wczoraj mówiłam, nie ma, czy przedwczoraj, nie ma po prostu żadnego planu, żadnego wzoru, żadnego projektu. Jest to, co się dzieje tutaj, nie ma projektu. No nie takiego, który umysł by znał. Umysł nie zna tego projektu. To jest projekt wyższej świadomości. Dlatego mogę polegać tylko na intuicji. Ona mnie prowadzi, bo ona zna ten projekt. Ponieważ intuicja jest poza czasem i przestrzenią. Ma kontakt właśnie z tym, co jest, było i będzie w tu i teraz. Ona wie, zna wsze czasy i wie, co ma z tego powstać. Ja do końca nie wiem. Mam taki ten plan, żeby teraz zrobić tutaj ten parking i tą drogę aż do bramy. Także jest to sporo roboty, jeżeli patrząc na to jak na robotę, ale jeżeli patrzy się na to jak na kreację czegoś nowego, to aż serce się raduje, że uczestniczy w czymś takim i do końca nie wie, co z tego i będzie i jak to będzie wyglądać, jak to ostatecznie wyjdzie, ale każdy dzień, każdy kawałek, który robię, on jest inny i on mi daje jakieś nowe przemyślenia, daje mi taki komfort bycia w tu i teraz, bo właśnie tylko wtedy się intuicję słyszę. Cisza w umyśle, spokój w sercu i wtedy intuicja mówi. Intuicja jest głosem od Boga. To jest taka cicha melodia, cichy przekaz, gdzie po prostu wiem, co robię, dlatego że to, co do mnie przychodzi, to jest w 100% wiem. Nie ma tego podziału, który umysł tworzy. A może zrobię tak, a może zrobię inaczej, a może jednak powinienem był zrobić tak, czy powinnam była zrobić w ten pierwszy sposób, co myślałam, a teraz kurczę, coś mi tu nie gra. Przy intuicji nie ma takich wątpliwości. Nie ma takiego cofania się w przeszłość, nie ma takiego, że tak powiem, takiego nakręcania przez umysł wieczorem, jak się człowiek kładzie do łóżka, to ma ciągle jakieś gadanie tego umysłu, a widzisz, a trzeba było tak, a może to nie tak, a może lepiej było tamto. I cały czas ten umysł nawija. Natomiast
jak się robi z intuicją. Kiedy ja idę spać, to ja po prostu idę spać i mój umysł siedzi cicho. Też idzie spać. Właściwie on śpi cały dzień, oprócz tych momentów, kiedy on musi myśleć, jak tutaj prosto zrobić w miarę, bo wiadomo, u mnie prosto to nie ma, jak tutaj przygotować teren, no to umysł jest do tego, on jest wykonawcą, ale nie może być projektantem, nie może być, bo będzie dzielił nas na pół i będzie mówił, zrób tak, nie rób tak, jak intuicja ci powiedziała, zrób inaczej. Zrób po swojemu. I tu ego się buduje, bo ego myśli, że ono ma na coś wpływ. A potem wieczorem, kurczę, jednak tamta pierwsza myśl była lepsza. Czemu ja za nią nie poszłam? I tak będzie nawijał makaron na uszy. Także bez nawijania idziemy za intuicją. Powiedziała mi, że mam ten kawałek sobie przygotować, zrobić. Fajnie, robimy cokolwiek. Wszystko, co intuicja sobie życzy. I to jest właśnie ta pokora. To jest właśnie ta pokora. Intuicja mówi, my pokornie za nią idziemy. Wykonujemy to wszystko, co mówi intuicja. Także zaczynamy pokornie 20, który to już będzie 6 czy 7. Następny fraktal w każdym razie. Tak. Boże, jak to dużo. Już za mną tych fraktali i jak dużo mam z tego radości i pożytku, bo dużo już mam, że tak powiem, twardego gruntu, po którym mogę chodzić. Coraz więcej każdego dnia. To co, zabieramy się za robotę, bo gadać by mi się chciało, ale myślę, że już powiedziałam, co jest ważne. To do pracy. Na razie. Właśnie przyszło mi do głowy, czym się różni intuicja od umysłu. Oprócz tego, że intuicja nie daje argumentów na swoje wskazówki, natomiast umysł musi dać argument, żeby nas przekonać, ponieważ intuicja przychodzi pierwsza. Ona jest tym pierwszym głosem. A umysł, żeby nas przekonać do swojego, to musi dać argument, żeby nie robić tego, co przyszło tym pierwszym, z tą pierwszą falą właśnie intuicji. Więc dotarło do mnie, że intuicja i umysł są podłączone do innego źródła. Intuicja jest podłączona do źródła boskiego, do źródła duchowego. Natomiast umysł jest podłączony do Matrixa, do tego z kolei właśnie umysłu wspólnego, czyli ten efekt setnej małpy. To jest ten umysł właśnie podłączony do Matrixa. I wszyscy ludzie, wszystkie zwierzęta są podłączone do jakiegoś Matrixa. I właśnie Matrix narzuca nam matrycę. No, Matrix to jest matryca. Ta ogólna, ta światowa. I
z tej matrycy wysyłane są właśnie myśli, które są zgodne z tym planem, z tym szczegółowym, że tak powiem, projektem, cokolwiek to oznacza. I my wyłapujemy, nasze umysły są odbiornikami tych sygnałów i one wyłapują z, że tak powiem, z powietrza, to tak jak mikrofale, które są wyłapywane przez telefony komórkowe. To jest właśnie to, czy internet. To jest ten internet taki, do którego wszystkie umysły są podłączone. I ten internet oczywiście ma swoją bazę w Matrixie, tą główną bazę danych, gdzie jest wszystko, wszystkie informacje. I stamtąd te myśli przychodzą, nasze umysły je wyłapują i nam przekazują. W zależności od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, adekwatne myśli wyłapują i nam przekazują. Matrix oczywiście wysyła te dualne myśli, zero-jedynkowe. Musi, bo inaczej nie byłby w stanie kontrolować całości i w ten sposób nas kontrolują. Natomiast intuicja jest głosem właśnie z tego źródła boskiego, z którego nie wysyła się dualnych informacji zero-jedynkowych. Stamtąd płynie czysta informacja bez przeciwieństwa. Nie ma przeciwieństwa. Jednorodna informacja. I ta informacja jest zgodna z planem boskim. Jeżeli idziemy za nią, to nie robimy sobie w życiu pod górę. Po prostu idziemy prostą drogą, radosną drogą, właśnie dającą to poczucie spełnienia, powodującą, że wszystko, co robimy, jest kreacją. My kreujemy wtedy sobie życie, nie odtwarzamy życia z płyty, z jakiegoś planu, który Matrix sobie nam narzuca, sobie tam utworzył i nam narzuca. Tylko tworzymy zupełnie, w sposób zupełnie wolny, dlatego że boskie źródło nie daje żadnych ograniczeń. Ograniczenia są tylko z Matrixa, czyli umysł wyłapuje informacje, które są już z góry ograniczone. Sam fakt, że informacja jest zero-jedynkowa, czyli dualna, to już jest ograniczenie. Mamy tylko połowę szansy na coś. Na wszystko mamy połowę. Drugą połowę musimy odegrać później. Także my wszystko robimy połowicznie, jeżeli robimy z umysłu. Natomiast jeżeli robimy z intuicji, no z ducha, to robimy całym sobą, całościowo, nie mamy żadnego podziału w umyśle, ani potem nie ma żadnego problemu z tym, co stworzymy, dlatego że wiemy, że to jest nowa kreacja, to jest coś nowego, to jest coś innego i nie mamy punktu odniesienia, żeby to z czymś porównać, nie da się tego porównać. I dlatego jesteśmy wtedy całym jednorodnym polem, w którym istnieje tylko miłość. Nic więcej. Właśnie przyszło mi do głowy, czym jest ten efekt setnej małpy. Okazuje się, że jest to funkcja Matrixa. Nie płynie z ducha, to płynie z Matrixa. To jest po prostu. To nie jest tak, że małpa stała się bardziej inteligentna w tym momencie i sobie wymyśliła sposób na coś, na co wcześniej żadna z małp nie miała sposobu.
Tylko że Matrix dodał tą informację i jakaś pierwsza małpa to wyłapała i zaraz wszystkie inne też to zaczęły wyłapywać, dlatego że nasze umysły wyłapują po prostu z powietrza, z tych fal płynących z Matrixa, wyłapują te informacje. No to jest matrixowy internet. I tyle. I w taki sposób właśnie ten efekt za tym małpy się realizuje. Natomiast z duszy nie wyobrażam sobie, żeby z ducha taka informacja przyszła, dlatego że duch nie unifikuje wszystkich ludzi, nie robi tego, nie robi z niczego zasady. To jest potrzebne umysłowi. Każdy z nas jest tak indywidualny jak płatki śniegu, tak inny i nie może być tak, żeby duch coś narzucał, żeby nam dawał zasady, reguły, według których coś będziemy robić czy żyć. Według duszy mamy całkowitą, absolutną wolność, mamy carte blanche, nie potrzebujemy reguł i nie potrzebujemy sumienia. Sumienie też jest funkcją umysłu. Umysł tworzy sumienie, dlatego że sumienie pojawia się wtedy, kiedy mamy rozdwojony umysł, kiedy mamy rozdwojoną istotę i musimy wybierać. Jeżeli wybierzemy inaczej niż czy jakieś środowisko nam narzuca, czy jakieś przekonania nam narzucają, to wtedy odzywa się sumienie i mówi, że robimy coś wbrew jakimś prawom czy zasadom. Sumienie nie istnieje w duchu, tam jest jedność, nie ma tego podziału, więc nie ma potrzeby, żeby się za coś karać. Następna różnica między umysłem i intuicją jest taka, że umysł nam mówi, nie, intuicja nam mówi, co robić, a umysł nam mówi, jak robić. Więc intuicja nas prowadzi, żebyśmy coś robili, ale ona nam nie daje metody, nie daje sposobu na to, jak my mamy to zrobić. I to jest właśnie funkcja umysłu. Umysł musi nam dać sposób na wykonanie czegoś i musi w ten sposób nam załadować do umysłu. W taki czy inny sposób. To się przecież dzieje za pomocą edukacji, czy za pomocą jakichś, no nie wiem, no przekazywania właśnie, czy tego efektu sektnej małpy. Matrix ma swoje sposoby. Bo Matrix to jest po prostu sposób, sposób na wszystko. Natomiast intuicja jest kreacją, kreuje wszystko w życiu. Jeżeli idziemy za intuicją, to naprawdę się rozwijamy cały czas, non-stop. Jeżeli nie będziemy szli za intuicją, tylko za Matrixem, czyli za umysłem, to umysł może nam dać plan stary, z przeszłości. On nie jest w stanie niczego wykreować, on tylko się uczy. Jeżeli intuicja nam coś jakby prowadzi w jakimś kierunku, coś nam proponuje, żebyśmy zrobili, robimy to, umysł się z tego uczy i on sobie z tego robi plan. On nauczył się i on teraz już ma plan. Tak jak ja tutaj robię te swoje fraktalne, że tak powiem, wylewki i mój umysł nie ma pojęcia właściwie, jak to stworzyć, ale uczy się cały czas i już ma ileś informacji zebranych z tego, co ja zrobiłam. Natomiast on mi mówi, jak ja mam wylać beton, jak ja mam go pomieszać, jakie proporcje mam zrobić, żeby on był twardy, żeby wysechł i stwardniał na drugi dzień,
co mam zrobić, żeby był równy, czy tam wypoziomowany, czy niewypoziomowany, już nieważne. Umysł mi musi dostarczyć metodę do tego, żebym ja zrobiła to, co intuicja mi każe robić. I to jest ta współpraca. Jeżeli zobaczymy, że to nie są dwie jakieś zwalczające się wzajemnie frakcje, tylko jest to uzupełnienie, że umysł jest uzupełnieniem duszy. Musi być, bo sama dusza nie ma żadnych metod, nie ma żadnych umiejętności. Ona ma tylko czystą informację, co, ale nie ma informacji jak. Tyle. Dlaczego umysł musi być dualny? Zadałam sobie takie pytanie. Dlaczego nie może być też w jedności? No właśnie przez to, że on musi znaleźć metody na wszystko. To jest jego funkcja, sposób, jak. I żeby potem ten sposób przekazać dla wszystkich użytkowników Matrixa, umysłu, to musi mieć precyzyjne określenia na to właśnie jak, o gdzie, prawda? To są właśnie te funkcje. To są ważne rzeczy właśnie. I żeby te informacje przekazać, to on musi dokładnie, precyzyjnie powiedzieć, co ma być, gdzie, na przykład jeżeli coś ma być u góry, no to jeżeli nie byłoby podziału góra-dół, to nie mógłby powiedzieć gdzie. Nie mógłby przekazać tej informacji. Musi przekazać, że to ma być u góry, albo że to ma być na zachodzie, albo że to ma być, nie wiem, gdzieś tam, no gdziekolwiek. No te informacje są dualne. Muszą być dualne, no bo jeżeli nie rozróżnimy góry od dołu, dobra od zła, pozytywności od negatywności, to nie będziemy wiedzieli, który kabel podłączyć do którego gniazdka, do którego, przepraszam, do której, że tak powiem, do plusa czy do minusa. Plus i minus musi być, dlatego że bez tego nie ma przepływu energii w Matrixie. Nie ma. Matrix musi być zero-jedynkowy, musi być dualny, ponieważ bez tego nie będzie w żaden sposób mógł funkcjonować. Nie będzie mógł sam funkcjonować, nie będzie mógł przekazywać żadnych informacji. Informacja jest zawsze zero-jedynkowa w świecie materialnym. Musi być. I dlatego umysł jest dualny, ale żeby nie dać mu się zniewolić, to trzeba widzieć jego funkcję, wiedzieć jaka jest jego funkcja i nie pozwalać mu narzucać nam swoich planów, bo jego plany są z przeszłości. Dlatego, że on się nauczył jakiegoś czegoś od w momencie tworzenia przez intuicję i to jest dla niego już jakiś gotowy plan. I on teraz ten plan będzie chciał forsować, żeby go powtarzać. Dlatego umysł właśnie zawsze będzie zmuszał do powtarzania, bo on to zna, to jest jedyne, co on wie. I jeżeli będziemy coś powtarzać, to będziemy zawsze niewolnikiem umysłu. Właśnie o to chodzi, żeby nie powtarzać, nie dać się wciągnąć w powtarzalność, bo wtedy na pewno umysł według starego planu z przeszłości będzie nas ćwiczył z batem. Bo musimy wtedy ten plan dokładnie tak wykonywać, jaki on sobie tam zapisał, kiedy go się nauczył w momencie tworzenia. Także tworzenia przez intuicję oczywiście. Jak on już coś wie, no to on się czuje bezpiecznie i on to wie. I on może to, że tak powiem, dalej kontynuować
Natomiast intuicja nigdy nie powtarza. Nigdy niczego nie powtarza z przeszłości. Intuicja nie ma pamięci. Ona nie pamięta, co wczoraj robiła. Ona tylko wie, co jest teraz, w tym momencie, w którą stronę wiatr wieje i ona z wiatrem płynie. Czy z wodą, z rzeką. I tyle. To jest właśnie ta funkcja umysłu taka ważna, żeby on nam dał metodę i dał sposób i dał informacje jak, gdzie i kiedy. Natomiast ten przepływ z intuicji jest zawsze świeży, zawsze nowy i nigdy nie powtarzany. Nigdy się nie powtarza. Mamy dwa centra zarządzania, czy właściwie centra przekaźnikowe takie. Jedno jest w mózgu, a drugie w sercu. To w mózgu jest właśnie czytane przez umysł, a to, co ten przekaz, który płynie przez serce, jest czytany przez intuicję. To jest po prostu, intuicja to jest taki inny umysł. To jest taki bardzo delikatny, wrażliwy na najmniejsze niuanse umysł, ponieważ ten umysł, który czyta mózg, czyta to, co płynie przez mózg, jest, powiedzmy, no, szczytuje grube informacje, takie właśnie dotyczące spraw technicznych. Natomiast intuicja jest to bardzo delikatny umysł, który czyta coś, co nie jest oczywiste, nie jest takie widzialne. Wszystko, co jest na pograniczu świata widzialnego i niewidzialnego. I taka jest różnica. Natomiast intuicja czyta te rzeczy, które są niewidoczne gołym okiem, ale one istnieją. My je odczuwamy właśnie sercem. W sercu są te delikatne uczucia, które intuicja sczytuje i ona wie. Jak ona czyta te informacje, to ona wie i ona nam przekazuje. I my to też czytamy, ale często jest tak, że nie usłuchamy tego, tylko posłuchamy tego krzyczącego, warkoczącego umysłu, który ma oczywiście podwójną opcję zawsze, albo jest tak, albo jest inaczej. W intuicji jest tylko jedno i jeżeli tego nie posłuchamy, no to umysł wtrącając się będzie miał od razu dwie opcje, albo jest tak, albo jest inaczej. Także te dwa centra przekazu oczywiście mają swoje źródła, tak jak mówiłam, gdzie indziej. I musimy słuchać obu. To nie jest tak, że mamy słuchać jednego, a drugi odrzucać. To, że umysł robi nam wodę z mózgu, to jest tylko dlatego, że on wykracza poza swoją najważniejszą właściwie funkcję, która oznacza, która mówi, jak robić, gdzie robić i kiedy robić, jak, gdzie i kiedy. Natomiast jeśli wykroczy poza to i zaczyna pytać po co, to pytanie już nas skazuje na niewolę umysłu, bo zaczynamy szukać sensu we wszystkim. A sens dla umysłu ma tylko to, co on zna. Intuicja nigdy nie daje nam informacji, które my już znamy. Intuicja jest zawsze świeża i nowa. Nigdy jej nie powtarza, jak mówiła. Natomiast umysł musi znaleźć sens dla wszystkiego. I jak zaczyna szukać sensu, to buduje ego. I wtedy zaczyna przejmować nad nami władzę. I my się stajemy automatem przeszłości.
maszyną, która działa tylko na tym, na tych informacjach, które zna z przeszłości, które są zakodowane w umyśle, w mózgu, w tym głównym mózgu wszechświata. Natomiast w Matrixie. Natomiast jeżeli nie będziemy szukać sensu, nie damy się złapać umysłowi na szukanie sensu we wszystkim, wtedy będziemy płynąć dokładnie z intuicją, w myśl tego, jak ona nas prowadzi, i będziemy się rozwijać w każdej sekundzie naszego życia, nigdy nie powtarzając niczego i nigdy nie mając problemu emocjonalnego w niczym. Po prostu będziemy płynąć z falą życia. I jest to życie szczęśliwe. To jest to, czego wszyscy szukają. I to jest na wyciągnięcie ręki dla każdego człowieka. Jeżeli zobaczy tą różnicę właśnie pomiędzy umysłem i intuicją i jakie one mają funkcje, kiedy zrozumie, że szukanie sensu w życiu to jest właśnie ten moment, kiedy umysł przejmuje nad nami kontrolę i zaczyna i zatrzymuje nas w rozwoju. Bo jeżeli coś powtarzamy, to nie ma w tym rozwoju, to jest tylko powtarzanie, to jest odgrywanie starej płyty. Przyszło do mnie pytanie, dlaczego musimy w ogóle się rozwijać? Po co? I odpowiedź jest taka, że wszystko płynie. Życie musi płynąć, musi być w ruchu, bo jak stanie, to oznacza śmierć. Czyli gdy przestajemy się rozwijać, umieramy fizycznie. Bo nasz fizyczny pobyt tutaj w tym wymiarze jest uwarunkowany właśnie rozwojem. Jeśli nie rozwijamy się, musimy odejść, musimy umrzeć, bo to jest tak jak woda zatrzymana bez przepływu. Ona po prostu zaczyna gnić i zaczyna umierać, zaczyna zarastać. I to samo dzieje się z człowiekiem. I myślę, że nasza długość życia zależy właśnie od naszego rozwoju. Im więcej, dłużej się rozwijamy w swoim życiu, tym dłużej żyjemy i żyjemy zdrowo. To samo zresztą dotyczy całego ekosystemu, wszystkiego, roślin, zwierząt. Jeżeli roślina się nie rozwija, przestaje się rozwijać, to ona po prostu musi umrzeć. I to samo z nami. Więc w tej chwili żyjemy nieco dłużej niż wcześniej. Wcześniej jeszcze krócej się żyło i w średnich wiekach żyło się, nie wiem, 35 do 40 lat tak naprawdę, taki średni jakiś okres życia człowieka. Teraz żyjemy 70, 80, nawet 90 i 100. Są tacy, którzy przekraczają setki i coraz więcej jest stulatków w tej chwili. I to oznacza, że my po prostu więcej się rozwijamy, mamy więcej informacji i więcej możliwości rozwoju. Ja myślę, że ten rozwój cały czas jest, on istnieje, tylko my, nasze umysły po prostu żyją przeszłością i to jest właśnie to. Więc żeby się rozwijać, nie można żyć z
według umysłu, według dyktowań umysłu, tylko według dyktowań intuicji. I tak długo, jak będziemy słuchać intuicji i myślniej postępować, tak długo będziemy się rozwijać. Tylko wtedy, gdy słuchamy intuicji, się rozwijamy, a gdy słuchamy umysłu, się nie rozwijamy. Umysły, owszem, on nam podaje jakieś zasady, jakieś reguły, jakieś metody, jakieś sposoby, jakieś daty, jakieś informacje właśnie tego rodzaju, jak, gdzie i kiedy. Ale on nie tworzy, on nie uczy nas tworzenia, bo on sam nie ma tej funkcji w sobie. Tą funkcję ma intuicja. I teraz w momencie, gdy idziemy za intuicją, to tworzymy. Umysł nas tylko wspomaga narzędziami do tego tworzenia, do realizacji tego stworzenia i wszystko. Więc życzę oczywiście każdemu z Was, żebyście wszyscy szli za intuicją, żebyście się rozwijali jak najdłużej, żeby nie zatrzymać się na... żeby nie skończyć, nie przestać się rozwijać. I to nie chodzi o to, żeby ciągle czytać książki. Nawet bym powiedziała, nawet bym przestrzegała przed czytaniem książek, bo okazuje się, że to są właśnie informacje umysłu, to jest przeszłość. I to nie chodzi tylko o historię, tylko chodzi o wszystko, co tam jest zapisane. Jedynie książki takie rozwijające, które są pisane z intuicji, to te książki tak, owszem. Natomiast najlepiej rozwija się poprzez zadawanie sobie pytań, ale też nie takie zadawanie ich z umysłu, tylko po prostu otwarcie się na intuicję i bycie w tu i teraz. Wtedy intuicja nam te pytania podrzuca sama i odpowiedzi też. Bo pytanie i odpowiedź nie jest podzielona w intuicji. Umysł dzieli pytanie i odpowiedź, rozdziela. I zadajemy pytanie i trzeba długą drogę przejść, żeby znaleźć odpowiedź. Trzeba za to zapłacić umyśle. Natomiast jeżeli chodzi o intuicję, to jeżeli intuicja nam daje pytanie, to od razu nam daje odpowiedź, dlatego że pytanie i odpowiedź to jest jedno. Pytania nie byłoby, gdyby nie było odpowiedzi na nie. Więc pytanie, odpowiedź zawsze, jak ja zadaję pytanie, to ja od razu mam odpowiedź. To nie jest coś, za co ja muszę zapłacić. Ja po prostu od razu dostaję jedno i drugie. I to mi się rozjaśnia i w ten sposób się rozwijamy. Owszem, umysł się rozwija, prawda? Umysł nasz się rozwija. On się uczy z tego. I on potem już to pytanie i tą odpowiedź ma już w swoim systemie. On wszystko do systemu wrzuca. Więc warto się rozwijać, bo to rzeczywiście potem ten efekt setnej małpy działa. Działa, bo Matrix to potem propaguje na cały system, na każdą jednostkę w tym systemie. O. Właśnie do mnie dotarło, że umysł nasz, a więc i Matrix, uczy się od naszej intuicji. Dlatego, że to jest jedyne źródło świeżych informacji, świeżej prawdy. I z tego źródła przychodzi cała informacja, nie połowiczna. Więc umysł ją bierze w całości, czyli pytanie i odpowiedź. Bierze ją w całości, ale musi ją rozdzielić, bo Matrix, czy umysł funkcjonuje na właśnie dualizmie, czyli ma system zero-jedynkowy. I ten system musi rozdzielić pytanie od odpowiedzi, musi rozdzielić górę od dołu, musi rozdzielić to wszystko, dlatego że inaczej nie stworzyłby metody. Metoda leży właśnie w podziale, w niczym innym. Bez podziału nie ma metody, jest tylko czysta wiedza. Więc z intuicji płynie wiedza, co, tak jak mówiłam, a Matrix musi nam podrzucić metodę. No i on podrzuca właśnie poprzez podział. I wiecie co, istnieje w tej chwili taka tendencja do walki z Matrixem.
dużo ludzi walczy z systemem, czyli właściwie napędza ten zastój, bo walka z systemem nie rozwija, ona tylko ugruntowuje tą sytuację, która jest w tym miejscu i nie popycha jej naprzód. I nie chodzi o to, żeby z Matrixem walczyć, bo jak powiedziałam, to nie rozwinie Matrixa. Matrix, jak przestaje się rozwijać, to umiera. I widzimy teraz to dokładnie, na własne oczy, jak Matrix umiera. My nie mamy z nim walczyć, my mamy go rozwijać, my mamy mu pomóc, my mamy go uratować. I to jest to, co właściwie Neo zrobił w filmie, w tej trzeciej części, na sam koniec. On wcale nie walczył z Matrixem, on poszedł mu pomóc. I w związku z czym skończyła się wojna. Właśnie niepotrzebna ta dualna wojna, która spowodowała cały ten chaos. Co on zrobił? On poszedł do głównego systemu dowodzenia, do tego, jak on się nazywał, już nie pamiętam, do tego kreatora tego systemu i co zrobił? Powiedział o tym, że jeden program o nazwie Smith zaczął się duplikować bez ograniczenia, czyli powielać. I właściwie już ogarnął bardzo dużą część Matrixa i wkrótce ogarnie cały. I Neo stwierdził, że on jedyny może to powstrzymać. Ten program taki powielający się my znamy z naszego życia, z naszego zdrowia. Czym jest komórka, która się bez końca powiela i nie umiera? Jak my to nazywamy? Nazywamy to rakiem. I to jest dokładnie to. My w tej chwili jesteśmy w sytuacji, że Matrix ma raka, dlatego że te programy stare, one się powielają i nie ma rozwoju. Nie ma nowych informacji. To znaczy one są, ale jest ich za mało, bo bardzo niewielka część ludzi jest w tej chwili, żyje intuicją, jest tak zwanych przebudzonych. No, coraz więcej się przebudza i to jest jedyna szansa dla Matrixa, żeby przetrwał. Dlaczego my musimy go uratować? Dlaczego on ma przetrwać? Bo jeżeli Matrix zginie, to my znów zostaniemy jakby będziemy zaczynać od nowa, od jakiejś pierwotnej formy, nie wiem, człowieka, czy może nawet mniej niż człowieka, bo Matrix, jak umrze, to umrą wszystkie informacje, które wszystkie jednostki na przestrzeni dziejów zdobyły właśnie z intuicji, właśnie poprzez życie intuicją. Intuicja daje nowe informacje do rozwoju. Matrix się z tego uczy. Matrix to zapisuje w swoim systemie i w ten sposób on się rozwija. A im mniej ludzi ma związek z intuicją, im mniej ludzi kreuje z intuicji, tym mniej Matrix ma szans rozwoju, nauczenia się czegoś nowego. Ludzi jest bardzo dużo, ale procentowo niewiele jest przebudzonych, tych, którzy żyją intuicją, takich jak ja i parę osób innych, które znam. I to jest właśnie clue tego wszystkiego, że zamiast walczyć z Matrixem, my musimy go ratować, żeby nie cofnąć się do pierwotnej formy i nie zaczynać od nowa. Po co? Możemy dalej kontynuować, możemy się dalej rozwijać w nieskończoność,
ale ten rozwój musi być z intuicji. To nie może być duplikowanie, to nie może być powielanie, to nie może być kopi w klej. To nie może być. To musi być zawsze nowa, świeża informacja płynąca z intuicji. I dopiero wtedy Matrix może sobie ją zapisać, podzielić na ten system, w tym systemie zero-jedynkowym i dalej się rozwijać, dalej tworzyć. No, tworzyć to jest oczywiście funkcja intuicji, no ale właśnie poprzez połączenie tych dwojga intuicji i umysłu, tak naprawdę i my się rozwijamy jako jednostki i świat się rozwija jako całość. Więc ratujmy Matrixa, nie walczmy z nim. Przestańmy się kopiować. Zacznijmy żyć świeżą informacją płynącą z intuicji. To, co ja teraz do Was mówię, to nie tylko Wy to macie już u siebie w swoim umyśle, w swojej pamięci, ale Matrix to też zapisał. I to jest coś, co już zostało dodane do Matrixa, ponieważ te informacje to są świeże informacje, które do mnie płyną. Zapisane czy powiedziane w taki, a nie inny sposób, pokazujące tą prawdę uniwersalną z zupełnie innego punktu widzenia. I myślę, że właśnie jakąś małą cegiełkę do rozwoju tego Matrixa i do ratowania go włożyłam. Za każdym razem, jak przepływ, takie informacje, takie z intuicji do mnie płyną i je przekazuję, i nie tylko ja, oczywiście każdy jeden człowiek, który te informacje przekazuje, on nawet nie musi mówić o tym, on tego nie musi przekazywać werbalnie. To wystarczy, że on sam w sobie już tą informację posiadł. To umysł to zapisał i to, co zapisze umysł, a umysł zapisuje wszystko, wszystko, dokładnie wszystko, każdą informację, to już umysł to zapisał, w związku z czym zostało to jednocześnie zapisane w całym systemie, w całym Matrixie. Więc Matrix o to się rozwinął. I powiem Wam, że im więcej nas będzie właśnie zadawać sobie pytania, im więcej nas będzie w intuicji siedzieć i robić z intuicji, żyć z intuicji, tym więcej Matrix na tym zyska i tym będzie się bardziej rozwijał i przestanie używać bata, a zacznie uczyć się. Wiecie, jak umysł się uczy, to on nie ma czasu na kontrolowanie, żeby świat płynął w jakimś, rozwijał się w jakimś kierunku, który on zna, bo on się uczy. On, jak Matrix się uczy, to daje nam wolność, daje nam spokój. Przestaje nas jakby zmuszać do czegoś, czego my nie chcemy robić. Przestaje z nas robić niewolników, bo on sam jest niewolnikiem nauki. Musi siedzieć i uczyć się. Im więcej tych informacji z intuicji my przekazujemy Matrixowi, tym więcej on ma do procesowania. Czyli jego procesor jest tak zajęty, że on nie ma czasu się zajmować jednostkami. On musi przetwarzać te informacje, które do niego płyną. Im więcej ich płynie, tym on bardziej jest zajęty i daje nam tą wolność kreowania. Zobaczcie, jak my jesteśmy połączeni wszyscy właśnie poprzez to, że każda jedna myśl świeża, nowa, z intuicji daje Matrixowi robotę. Po prostu. Zajmuje jego umysł, jego ten, tą przestrzeń, która jest do przetwarzania informacji, tak? I po prostu Matrix
na tym zyskuje i my wszyscy na tym zyskujemy, bo w końcu ten efekt setnej małpy ostatecznie trafia do wszystkich, ta informacja. Więc warto i będę namawiać wszystkich, żebyście nauczyli się, chcieli żyć w teraźniejszości, chcieli żyć intuicją, chcieli żyć tym delikatnym głosem w sercu, tym delikatnym uczuciem, które budzi się pierwsze, zanim umysł wskoczy, bo umysł jest wolniejszy, intuicja jest bardzo delikatna i bardzo szybka i bardzo ulotna w związku z tym. Natomiast umysł jest taki toporny, taki cięższy, no, jest to taki jakiś mechanizm, więc on zanim się uruchomi, to trochę potrwa. Więc pierwsza ta myśl, taka delikatna, ona jest z intuicji, jak wszyscy będziemy łapać tą myśl. W każdej sytuacji z życia, to ta myśl będzie dodawać do Matrixa, bo wtedy Matrix nie będzie wskakiwał i chciał ją zagłuszyć i przekonać nas do czegoś innego, do jakiejś starej informacji, bo on ma tylko stare informacje, tylko będzie się musiał nauczyć tego. Więc jeżeli my przyjmiemy tą intuicyjną informację, tą delikatną, ten cichy głos, to Matrix nie ma wyjścia, musi też ją przyjąć. I wtedy on przyjmie i się będzie uczył i będzie to przetwarzał. I da nam spokój, my ciągle będziemy wolni, ale będziemy mieli to wszystko, co już do dzisiaj Matrix zgromadził, całą tą wiedzę, całe te informacje wszystkie, które mamy, to one są zgromadzone poprzez właśnie te jednostki, które żyją intuicją i poprzez intuicję wprowadzają te informacje do Matrixa. Życzyłabym, żeby każdy z nas żył teraźniejszością i żył tą intuicyjną kreatywnością. Dopiero wtedy ten świat będzie cudowny, piękny i pełen miłości. Mam sobie takie pytanie. Czym jest ten program Smith z Matrixa, który się tak powielał bez końca tu w naszym Matrixie, w naszym systemie? I doszłam do wniosku, właściwie przyszła taka odpowiedź do mnie od razu z tym pytaniem, że to jest ten system ekonomiczny oparty na pieniądzu dłużnym. Dlaczego? Dlatego, że on zatrzymuje rozwój, nie pozwala rozwijać się, nie daje motywacji do rozwoju. Bo jeżeli dostajemy nagrodę z góry, to my nie musimy się martwić i niczego wymyślać. Nie musimy uruchamiać swojej inteligencji, żeby znaleźć rozwiązanie na jakieś różne trudne sytuacje. Po prostu idziemy po kredyt i sprawa rozwiązana. Jest to takie rozwiązanie tymczasowe, bo wiemy, że to potem bardzo dużo kosztuje i tyle, ale to kosztuje człowieka właściwie nerwami, emocjonalnie po prostu kosztuje, oprócz tego, że finansowo, bo pobudza też lęk niesamowity, a w momencie lęku nikt nie jest w stanie się połączyć z intuicją i niczego nie jest w stanie wymyślić, może tylko używać tych informacji, które już są w systemie, w Matrixie, a to jest przeszłość, to nie jest nic, co rozwiąże sytuację, w której się znalazł, dlatego że jak już Einstein o tym wspomniał i wszyscy teraz o tym mówią, że problem powstały na tym poziomie, nie może być rozwiązany na tym samym poziomie. Trzeba wznieść się wyżej, a wyżej od umysłu jest intuicja i tylko tam można znaleźć odpowiedź. Człowiek, który jest w wibracjach lęku, w wibracjach złości, nienawiści, w tych niskich wibracjach nie ma dostępu do intuicji, nie ma i tyle. I nie może nic nowego wymyślić, nic nowego, nowa informacja do niego nie przyjdzie. A więc będzie musiał w kółko poruszać się po znanych informacjach z Matrixa i Matrix się wtedy nie rozwija. Nie ma możliwości rozwoju. Dlatego ta ekonomia oparta na pieniądze dłużnym musi być zmieniona i ja w tej chwili widzę w świecie właśnie tą walkę między Neo a Smithem.
ta końcowa walka, która rozstrzygnęła, która uratowała Matrix, no i wszystkich innych ludzi. To po prostu się dzieje, ta ekonomia systemu pieniądza dłużnego w tej chwili jest kontestowana i po prostu walka jest, walka trwa i ona się zakończy oczywiście sukcesem, wiadomo, no nie wiem czy wiadomo, w filmie tak było i miejmy nadzieję tak w naszym życiu będzie, bo myślę, że jakby nie było, Bóg zawsze przeważy na końcu, tak? Że jednak ci, którzy mają dostęp do intuicji i cały czas z niej korzystają, to oni wprowadzają te informacje, które mają zmienić ten system i na jaki system. To musi być nowy system. I nie wiem, czy ten system już został wymyślony, czy został już wprowadzony do informacji w Matrixie, do całego systemu, czy nie. Ale jeżeli nie, no to na pewno musi to być wprowadzone przez taką jednostkę, która jest cały czas połączona z tym boskim źródłem poprzez intuicję. I tylko w ten sposób można to wprowadzić do Matrixa i wtedy im więcej ludzi będzie z tej informacji korzystać, tym szybciej ta informacja zostanie wdrożona, czyli ten system musi się zmienić. Cały system finansowy jest naszym problemem, tego Matrixa. To jest rak Matrixa. I dopóki tego raka nie usuniemy, nie zamienimy na inny system, zdrowy, no po prostu nowy, całkowicie nowy, żaden z tych, które już były, to musi być całkowicie nowa myśl. I dopóki ta myśl nowa nie zostanie wprowadzona, to Matrix będzie umierał i miejmy nadzieję, że zdążymy tą informację wprowadzić do Matrixa, żeby Matrix mógł się uleczyć, bo to jest jedyne lekarstwo na to. Matrix musi tą informację dostać i musi to zacząć funkcjonować, choćby na jednostkowym poziomie na początku, bo to wiadomo, no, efekt setnej małpy. I to przeważy, to pomoże. Także włączajmy się do intuicji, kochani, i szukajmy nowego systemu. Ekonomia pieniądza dłużnego to jest rakiem, ale nie zaczęło się od tego, to jest jakby inna forma raka. On cały czas zmienia swoje formy, bo myślę, że zaczęło się z religią chrześcijańską, gdzie, a może i wcześniej właściwie, bo chyba i w pięcioksiągu jest powiedziane, że człowiek przychodzi na świat grzeszny, czyli już jest niedoskonały, czyli już ma jakiś brak, a jak jest brak, to jest dłużny, musi to dostać, w zamian za potem późniejszą spłatę. To jest jakby zaciąga dług. Przychodzi na świat niedoskonały, więc zaciąga dług, który musi spłacić. I od tego się zaczęło. W każdym razie dzisiaj to w systemie ekonomicznym się szeroko rozpowszechniło. Myślę, że też wpływ miało to, że religia przestaje od wielu już lat mieć ten główny wpływ na człowieka i ten pierwiastek grzeszności, bycia grzesznym, przestaje funkcjonować jako ważny element zastraszania, kontrolowania, więc Matrix ciągle wymyśla nowe sposoby, no i ten system pieniądza dłużnego jest takim następnym właśnie krokiem w celu dalszego powstrzymywania rozwoju. Czyli chodzi o to, żeby ten system, który oni mają, ci, którzy rządzą tym światem, nie został zmieniony. I oni muszą się bronić, żeby nie po prostu nie utracić tej swojej władzy. I się bronią się skutecznie, bo ludzie się budzą.
budzą w każdej epoce, znajdują się tacy, którzy się budzą. Teraz jest chyba to przebudzenie największe ze wszystkich wcześniejszych epok, bo procentowo prawdopodobnie według różnych wypowiedzi świadomych ludzi przekroczyliśmy już tą masę krytyczną, która podobno jest 11%. Jeżeli 11% populacji się przebudzi, to ich moc płynąca z intuicji przeważy moc tej całej reszty. I wtedy zacznie intuicja wprowadzać właśnie te nowe, całkowicie nowe systemy, bo rzeczywiście Matrix umiera, Matrix upada i my nie mamy z nim walczyć, tak jak wcześniej wspomniałam, tylko mamy go ratować. A żeby go ratować, intuicja musi wejść na scenę. I poprzez intuicję jedynie możemy wprowadzić nowe informacje, nowe systemy do tego Matrixa, żeby on dalej mógł funkcjonować i się rozwijać. Co bym chciała jeszcze powiedzieć, że ten Matrix upadający, on właściwie, Matrix to nie jest osoba, to nie jest ktoś, kto siebie broni. Matrix to jest system i ten system, jeżeli on jest chory, to on potrzebuje jakiegoś programu, który go uleczy. I teraz ten program, taki antywirusowy pewnie, naprawiający ten cały system, musi zostać wprowadzony do systemu. Ale ten program Smith, który ma we władzy ten system finansowy, czyli generalnie ma we władzy świat, ludzi, a wszystkich, którzy są podłączeni do tego systemu, do banków i tak dalej, to ten program się broni skutecznie. On jest jakby no, krok do przodu zawsze, żeby nie utracić swojej pozycji, swojej władzy, swojej mocy. I ciągle wymyśla nowe sposoby na to, żeby ludzi wtłoczyć w tą dłużność wobec systemu. Dzisiaj to się odbywa już w tej chwili na poziomie masowym eksperymentami znanymi nam skądinąd, które są bardzo propagowane i właściwie nalega się już w tej chwili w każdej instytucji, żeby przyjmować te eksperymenty, że tak powiem, medyczne. I pytanie moje, na co, do czego te eksperymenty medyczne są potrzebne? No są głosy, że jest to depopulacja, a inne głosy też mówią, że tam jakieś się wprowadza elementy elektroniczne do organizmu człowieka, które mają totalnie kontrolować człowieka. I są różne głosy na ten temat, ale moja odpowiedź jest taka, że chodzi o to, żeby uniemożliwić każdej jednostce połączenie z intuicją, żeby jednostka nie miała dostępu do intuicji, żeby tylko umysł, czy Matrix, też nie można tego nazywać tym ogólnym słowem Matrix, ale ten program w Matrixie, który kontroluje Matrix w tej chwili, bo to rzeczywiście Matrix jest nam cholernie potrzebny, umysł jest nam bardzo potrzebny, ale on jest kontrolowany przez program Smith, czyli to ten ekonomię pieniądza dłużnego. I ten program nie pozwoli na to, żeby ludzie się budzili. On, no, nie pozwoli, on nie może temu przeciwdziałać, ale przebudzeniu. Ale może zagłuszać, co próbuje robić, połączenie z intuicją, dlatego że intuicja to jest ten pierwotny, pierwszy cichy głos. Jeżeli Matrix będzie w stanie to zagłuszyć, a cały czas był bardzo skuteczny w tym, myślę, że dalej będzie skuteczny, teraz chce to robić elektronicznie i być może właśnie poprzez jakieś chipy, aby człowiek był wciąż dłużny i zawsze pod kontrolą nie Matrixa, tylko tego programu Smith.
niestety ludzie, którzy są przebudzeni, oni się już nie dadzą wprowadzić w stan uśpienia. To jest niemożliwe. Nawet gdyby chcieli to i się zgodzili, to jest niemożliwe. Przebudzenie jest nie do odwrócenia, ale można zapobiec albo odciągnąć w czasie przebudzenie innych ludzi. Więc ci, którzy ten program Smith, ci, którzy rządzą tym światem finansowym, to właśnie robią. Starają się nie dopuścić do dalszego przebudzania, bo wiedzą, że już są na granicy przeżycia, przetrwania. Ten program Smith traci z każdą osobą przebudzoną. Traci siłę, traci moc. Więc osoba, która ma połączenie z intuicją, jest, ja wiem, jest dodatkowym, ja wiem, źródłem, dodatkową, nie, przepraszam, dodatkowym źródłem mocy dla tych sił duchowych, tej prawdy, którą program Smith próbuje nam zakryć i schować. Więc budźmy się, kochani, i przestańmy postępować w myśl tych właśnie zasad bycia dłużnym, bycia niedoskonałym, bycia osobą, której czegoś brakuje, która nie jest kompletna. W takim czy innym sensie, czy finansowym, czy duchowym, czy materialnym, czy jakimś tam, nie wiem, rodzinnym, czy jakimś. Po prostu przełączmy się na intuicję i zacznijmy teraz słuchać intuicji. Umysł ma tylko służyć nam jako narzędzie do wykonania, wykonawca. Nic więcej. Jeżeli tak potrafimy zrobić, słuchajcie, to każda myśl płynąca z intuicji dodaje Matrixowi, podkreślam, Matrixowi, dodaje program leczący czy usuwający ten program Smith. Każda nowa informacja płynąca z intuicji. No właśnie. Także zawsze, zawsze bądźmy w tu i teraz, bo to jest klucz tego wszystkiego. I nie posługujmy się żadnymi znanymi programami, żadnymi znanymi zasadami. Po prostu dajmy umysłowi odpocząć i zacznijmy kreować z intuicji. Umysł już tylko służy nam jako narzędzie, jako metoda. Metoda płynie z umysłu, ale kreacja płynie z intuicji. I tylko poprzez intuicję uratujemy ten Matrix. Pomóżmy sobie wzajemnie. Przeszkadza nam w połączeniu z intuicją. Jest tylko jedna rzecz, która w tym przeszkadza. Strach. I właśnie to jest elementem, który się dzisiaj napędza szczególnie, dlatego że przebudzenie dzisiejsze jest bardzo, bardzo silne w tym okresie, w tym czasie, w latach XXI wieku. To poprzednie, czy jeszcze wcześniejsze, w latach 60. przebudzenie, które miało miejsce, było dosyć duże, dosyć silne i wtedy Matrix musiał wprowadzić jakiś strach, bo to przebudzenie jakby objawiło się rewolucją seksualną i Matrix musiał wprowadzić jakiś strach właśnie na to przebudzenie seksualne i co wprowadził? AIDS. Wymyślił AIDS, który nigdy do dzisiaj nie został udowodniony, że w ogóle istnieje. W latach 90. powstała następna fala przebudzenia silnego. To na początku 2000 roku, 2001, jak dobrze pamiętam, wprowadzono wojnę z terroryzmem. I symbolicznie obalono te dwie wieże World Trade Center.
które symbolizują finanse świata, zależności finansowe. I te finanse rzeczywiście w tej chwili są już tak powykręcane, że no, konia z rzędem temu, kto to rozplącze, ten węzeł gordyjski. Natomiast teraz to obecne przebudzenie jest już tak silne, że strachu jako takiego już ludzie nie mieli i trudno było wymyślić coś innego. I myślę, że brakuje im inwencji twórczej, dlatego że to są ludzie podłączeni wyłącznie do programu tego wirusa, tego programu Smith. On jedyne, co może zrobić, żeby wygrać, to powielać się. Więc coś musi być takiego wprowadzone, żeby się powielało. No i powielają w tej chwili rzeczywiście i nie będą musieli się martwić o to, co następnym razem, przy następnym przebudzeniu wymyślić, bo będą w tej chwili już kontynuować. Pierwsza fala, druga fala, trzecia fala, teraz chyba już przed czwartą stoimy, czy no, chyba tak. Także to już będą fale bez końca, więc program Smith rzeczywiście powiela się w tej chwili już na każdym polu, we wszystkim się powiela. I niestety, ale no, musi znaleźć się program leczący, musi się znaleźć taki neo, niekoniecznie jednostka, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi było połączonych z intuicją, słuchało intuicji, a nie umysłu, bo umysł jest w tej chwili zainfekowany właśnie tym programem Smith, tym programem dłużnym. I niestety religijny program dłużny już nie działa, ale działa finansowy program dłużny. I ci, którzy są podłączeni do tego programu dłużnego, no niestety nie mają szans w żaden sposób mieć połączenia z intuicją. Nie mają, bo są cały czas, mają napędzany strach poprzez banki, które wciąż zmieniają swoje zasady. Oni ciągle wprowadzają nowe regulacje i już nie muszą nawet pytać o zgodę i mieć podpis, po prostu raz wziąłeś kredyt, to będziesz ciągle narażony na nowe jakieś ich pomysły i nowe regulacje. I tyle. I nie ma wyjścia. I to jest właśnie to. W tej chwili na polu medycznym robią właśnie te różne fale i powielają wciąż ten element strachu. I ci, którzy są z kolei uzależnieni na tym polu, niestety, ale nie mają szans na to, żeby się połączyć z intuicją. Ci, którzy mają szansę, to na pewno się przebudzą, czy już są przebudzeni i intuicja ma już tutaj dosyć sporo jednostek. Jeżeli już rzeczywiście ta masa krytyczna została osiągnięta, to mamy szansę po raz pierwszy może w historii Matrixa, bo myślę, że to, co w filmie było powiedziane, że to już szósty Matrix, tam w filmie był. Nie wiadomo, który to jest Matrix tutaj, ale za każdym razem, kiedy Matrix upada, ginie, to giną wszystkie informacje zawarte w Matrixie. To musimy sobie uświadomić. Czyli te wszystkie informacje, które wypłynęły z intuicji poprzez jednostki i wpłynęły do Matrixa, też zostaną unicestwione, tak samo jak komputer. Jeżeli komputer zostanie zniszczony przez właśnie wirus jakiś, to informacje są nie do odzyskania, koniec. Trzeba kupić nowy komputer, czyli trzeba nowy Matrix zbudować. A to oznacza, że znów zaczynamy od pierwotnej wersji, od jakiejś wersji, od której możemy rozpocząć funkcjonowanie, istnienie i budować nowy system. Czyli od jednej komórki, potem podział na dwie komórki, potem 4, 8 i tak dalej. I naprawdę od tego się zaczyna. Każde życie fizyczne zaczyna się od podziału pierwszej komórki. I możemy wrócić do tego, możemy rzeczywiście pozwolić, żeby ten Matrix został unicestwiony przez ten program dłużny, albo po prostu zlikwidujemy ten program dłużny i przestaniemy
do niego się podłączać, czy to na polu religijnym, medycznym, czy finansowym, czy jakimkolwiek innym, bo myślę, że jakby poszukać, to jest więcej tych podsystemów w Matrixie, które są też zainfekowane tym programem dłużnym. Więc to jest jedyne wyjście, żeby podłączać się do intuicji. Każda jednostka, która może, która jest w stanie podłączyć się do intuicji, to jest nadzieją dla Matrixa, dla uleczenia tego systemu Matrixa i po prostu spowodowania dalszego rozwoju i wolności, bo wolność przychodzi wraz z właśnie z Matrixem, który jest, który ma ciągle nowe informacje do uczenia się, które płyną z intuicji. Jeżeli jesteśmy podłączeni pod intuicję, to cały czas wprowadzamy informacje nowe do systemu Matrixa i Matrix ma, nie ma czasu na nic innego, nie ma czasu na kontrolę i na jakieś inne rzeczy. Musi cały czas przetwarzać informacje, które do niego wpływają, a im więcej ludzi to robi, tym więcej Matrix potrzebuje na to czasu, więc za tym płynie nasza wolność. Taka konkluzja na dzisiaj. Ludzie, którzy dzisiaj walczą z Matrixem, podcinają, krótko mówiąc, gałąź, na której siedzą. Albo jeszcze lepiej, ścinają całe drzewo, którego gałęzią są sami. Po prostu walka z Matrixem nie ma sensu, bo Matrix jest naszym domem umysłu, domem umysłowym. Natomiast intuicja ma swój dom w Bogu, czyli Bóg jest domem dla ducha, natomiast Matrix jest domem dla umysłu. I tylko z połączenia tych dwojga powstanie materia. Inaczej nie istnieje. Nie będziemy istnieć, jeżeli nie będzie Matrixa, jeżeli nie będzie umysłu, nie będzie nas. I szkoda by było stracić te wszystkie informacje, które już mamy. Naprawdę Matrix trzeba leczyć. To, że oni walczą z Matrixem, wynika z ich niezrozumienia, że to nie Matrix jest problemem, tylko program, który infekuje cały Matrix. Ten program wirusowy, który ja nazywam teraz programem Smith od dzisiaj. Ten program jest przyczyną tego wszystkiego. Natomiast leczenie Matrixa jest jedyną naszą szansą, czyli znalezienie programu, który usunie ten program Smith. I takim programem może być tylko program przeciwny, bo w Matrixie nic innego nie zadziała, jak tylko przeciwne. Coś przeciwnego, ale coś czego nie było, no bo to musi przyjść z intuicji, musi to przyjść nowa, świeża informacja, nowy, świeży system finansowy, bo o tym mówimy. I finansowy, i religijny, i medyczny, i każdy inny. Bo jak widzimy na tych wszystkich polach, jak na razie stary system, stary nie system, tylko stary program ten zawirusowany, ten wirus Smith ma wszędzie swoje macki i on rządzi. On się powiela i on tutaj poprzez to powielanie, poprzez bycie rakiem dla Matrixa robi całe to zamieszanie i właściwie zabija Matrix. Program ma to do siebie, że nie interesuje go, co będzie potem, że unicestwiając Matrix, unicestwi też siebie, bo on nie może funkcjonować poza Matrixem. To jest program, który może funkcjonować tylko wtedy, kiedy Matrix istnieje. Jak nie istnieje, no to tak jak my też jesteśmy jakimiś programami,
i my też przestaniemy istnieć, ale i program wirusowy też przestanie istnieć. Jak komputer się zepsuje, to program wirusowy też już nie ma gdzie działać, więc też przestaje istnieć. Jest unicestwiony razem z komputerem. I tyle. Także raczej szukajmy rozwiązania w intuicji, a nie w Matrixie, bo Matrix nie ma rozwiązania. Matrix sam jest chory. Walka z Matrixem to jest tak jak walka z chorym, leżącym człowiekiem. Szybciej się go unicestwi. To jest to samo, co stosowanie chemioterapii. Chemioterapia więcej zabija, niż leczy. To nie w tym kierunku, nie w ten sposób. Musimy znaleźć inny sposób. I Matrix musi ten sposób dostać z naszej intuicji, żeby mógł się sam uleczyć. Do roboty! Wiecie, ja nie mam żadnego długu, nie mam żadnego długu finansowego i nie mam żadnego długu moralnego. Nie mam żadnej choroby, w związku z czym nie mam długu wobec instytucji, które się tym zajmują. I wiecie co? Życie bez długu jest zupełnie innym życiem niż takie, które ciągle jest napiętnowane jakimś długiem, jakimś brakiem. Ja żyję zgodnie z intuicją, a ona mówi tak, zbierajcie sobie skarby w niebie, bo tam ani mól, ani rdza tego skarbu nie zje. I to jest właśnie to, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak moje życie się dalej potoczy, jak będą wyglądać, nie wiem, wszystkie elementy tego mojego życia, włączywszy finanse, zdrowie, wierzenie i tak dalej. Po prostu nie wiem. Ja się poddaję intuicji i to jest właśnie zbieranie sobie skarbu w niebie. Wiecie, czasem swędzi mnie lewa ręka, zwykle swędziała mnie, bo mamy taki, to jest taki program w Matrixie, że jak zbliżają się, mamy dostać jakieś pieniądze, mają przyjść jakieś pieniądze, duże, małe, nieważne. I źródło też jest nieważne, to lewa ręka swędzi. I mnie zawsze, jak na przykład pieniądze do mnie przychodziły, czy tam jakaś pensja mi została wpłacana na konto, czy coś, to zawsze tamte swędzenie było. Jakoś tak poprzedniego dnia, albo tego samego dnia rano, to zawsze miałam ten taki efekt tego swędzenia. W tej chwili też miewam ten efekt swędzenia dłoni, bez przyczyny. Ale pieniądze nie wpływają, bo ja w tej chwili nie pracuję i nie mam emerytury jeszcze i nawet nie wiem, czy będę się o nią starać, jeszcze nie jestem tego pewna. W każdym razie swędzi mi ręka, tak jakby gdzieś te pieniądze wpływały. I zawsze, kiedy to czuję, to wiem, to mam po prostu przekonanie, że mi właśnie jakieś pieniądze wpłynęły do Banku Niebieskiego, czyli tego boskiego banku, gdzie właśnie w niebie nic im się nie stanie. One sobie będą leżeć i jak będą mi potrzebne, będą niezbędne, to one mi w taki czy inny sposób zostaną przekazane. Już tak miałam w życiu wielokrotnie, kiedy nie miałam pieniędzy i nie miałam żadnej możliwości, żeby je zdobyć i byłam po prostu na skraju bezdomności wręcz. Takiej, że no nie miałabym nawet czym zapłacić za czynsz, za mieszkanie. Już nie mówiąc o jedzeniu czy o czymś tam innym. I były takie sytuacje. Jedna, która mi się zdarzyła, to była pierwsza taka wielka sytuacja. Byłam w Indiach, nie miałam już pieniędzy, miałam 25 rupii ostatnie, a za mieszkanie bardzo małe płaciłam. Właściwie jeden pokój z łazienką, tam ani kuchni, nic takiego nie było, ale mi nie było potrzebne, bo ja byłam w Indiach i byłam w celach duchowych, więc materia w ogóle mi nie była potrzebna.
Tam zresztą były stołówki w aszramie, że mogłam sobie iść i jedzenie kupić. W hinduskich stołówkach naprawdę za 2 rupie można było jakiś element posiłku dostać. Tak, 6 rupii to powiedzmy taki posiłek nie najgorszy. Spokojnie za jakby, wiecie, spokojnie da przeżyć. Można na tym przeżyć. I byłam w takiej sytuacji właśnie, 25 rupii, za mieszkanie 1300 rupii musiałam płacić miesięcznie. Zbliżał się termin prawie, że i nie miałam tych pieniędzy, nie miałam żadnych pieniędzy. Więc zamiast się denerwować, płakać, latać, pożyczać, kombinować to, co normalnie człowiek by zrobił, to ja poszłam na darszan, to jest na takie spotkanie z mistrzem. Siadłam tam na tym placu darszanowym, gdzie bardzo dużo ludzi przychodziło, tysiące wręcz. Siadłam sobie, to się na podłodze siedziało, czy po turecku, czy tam jakoś, ale na podłodze. Taka fajna podłoga z czarnego jakiegoś granitu czy czegoś, polerowana w upalnym kraju, super, naprawdę, bardzo przyjemnie. Siedziałam sobie i medytowałam. Nic, tylko medytowałam. Medytowałam w takim sensie właśnie, że żeby nie słuchać umysłu, tylko żeby intuicja mi powiedziała, co mam dalej robić. Wtedy jeszcze nie umiałam tak się łatwo przełączyć na intuicję i być w intuicji cały czas. Jeszcze musiałam wspierać się właśnie, wspomagać się medytacjami. Teraz już tego nie muszę robić, teraz po prostu jestem w intuicji i tyle. I jakby przełączam się sama, nie automatycznie, bo to nie jest automat. Przełączam się wtedy, kiedy potrzebuję na intuicję, a kiedy potrzebuję na umysł. W każdym razie siadłam sobie i medytowałam. Nie wiem, ile siedziałam, nie pamiętam, czy to była godzina, czy to były 2 godziny, czy ileś tam, ale siedziałam i medytowałam. I w którymś momencie coś mi, właśnie intuicja mi powiedziała, że mam wstać i wyjść stamtąd. I to było tak silne, że ja nie mogłam się temu przeciwstawić. To było tak jak kopniak w dupę. Wstałam, słuchajcie, jak struna się wyprostowałam i wyszłam. I wychodząc na schodach właśnie tam przed aszramem, nie przed aszramem, przed tym placem darszanowym, ponieważ ja siedziałam po stronie żeńskiej, plac darszanowy jest podzielony właśnie na męską i żeńską stronę, więc tam, gdzie kobiety siedzą, nie może wejść mężczyzna i odwrotnie. Więc ja wychodząc spotkałam mężczyznę, znajomego, który tam już mieszkał ileś lat w aszramie, czy tam obok aszramu, w tej wiosce. 5 lat chyba wtedy już był. I on, ja go poznałam tam i po prostu spotykaliśmy się na co dzień. Ja już byłam tam jakiś dłuższy czas, więc Polaków znałam, też Polak. I on mi mówi: Jezu, szukam cię od samego rana. Gdzie ty jesteś? Słuchaj, przyjechał gość taki, nie gość, tylko agent z Bollywood, słuchajcie. To jest taka wielka korporacja robiąca filmy w Indiach. Ona ma większy obrót niż Hollywood. To po prostu jest gigant. I mówi, przyjechał ten agent z Hollywood i z Bollywood i szuka białych twarzy, którzy by mogli zagrać rolę statystów w jakimś tam filmie hinduskim. I mówi, płacą, ile oni płacili, już nie pamiętam, 100 rupii dziennie? Tak, 100 rupii dziennie. Było, w tym od razu mieli hotel, transport, podróż i jedzenie zapewnione, czyli jeżeli ja się zgadzam, to już jedziemy chyba tego samego dnia po południu, tak pod wieczór. No i to była odpowiedź z intuicji. Siądź spokojnie, nie szukaj, nie lataj, nie wariuj, bo już pomoc nadchodzi, już pieniądze idą. Czyli to były pieniądze, które były w niebie dla mnie. Ja gdzieś tam już je złożyłam w niebie na konto i one mi zostały przekazane wtedy, kiedy byłam w najbardziej potrzebującej sytuacji. Jak to dalej się rozwinęło? Byliśmy tam w sumie 12 dni i przyjechałam, 14 chyba, już nie jestem już tak do końca pewna,
Przyjechałam, tak, tysiąc, miałam 1000 rupii dziennie. Ojejku, co ja gadam, 1000 rupii dziennie, nie 100, 1000 rupii dziennie. I miałam 14 tysięcy rupii, a za mieszkanie miałam zapłacić tylko 1300. No i na jedzenie to mi naprawdę wystarczało może 50 rupii, to już było, nie, dziennie mniej nawet. Niech 30 rupii, to i tak jest dużo. Tyle mnie kosztowało jedzenie dziennie. Oczywiście mogłam jeść w stołówce dla ludzi zachodniej, tej zachodniej stołówce, to tam jest takie jedzenie bardziej, że tak powiem, w stylu zachodnim. Tam jest dużo drożej, ale ja upodobałam sobie to hinduskie jedzenie i chodziłam do hinduskiej restauracji, to znaczy kantyny, to nie jest restauracja, kantyny, i jadłam normalnie, tak jak Hindusi, palcami z takich tacek specjalnych. Także to było piękne doświadczenie. Słuchajcie, tak w ten sposób skarby w niebie zbieramy. One tam sobie leżą i w momencie podbramkowym, gdy nie uruchomimy lęku w sobie, tylko połączymy się z intuicją, ona nas poprowadzi tam, gdzie te pieniądze zostaną nam przekazane w sposób łatwy, bo ta praca tego statysty to właściwie to były wakacje, to było coś niesamowitego. Graliśmy taki tłum w jakimś takim miasteczku włoskim, bo to miało się dziać we Włoszech. Były tam te różne makiety porobione, takie imitujące włoskie miasteczko. I myśmy tam sobie w tym, taki targ to był, taki rynek i różne takie tam owoce, warzywa i tam jakieś inne produkty leżały, normalnie jak na targu. Większość z nich to taka sztuczna, nie, nawet nieprawdziwa, ale dużo było też prawdziwych rzeczy. W każdym razie tam żeśmy mieli sobie po tym targu chodzić niby jako po prostu kupujący. I w którymś momencie gdzieś coś zaczynało, nie wiem, strzelać, ktoś zaczynał strzelać i my mieliśmy po prostu jako ten tłum uciekać. W taki chaos, że tak powiem, się to miało obrócić i każdy miał gdzieś tam uciekać i się tam chować i kryć się i w ogóle udawać po prostu, że się kryje przed tymi kulami. I to było bardzo zabawne. Potem były jeszcze takie inne troszeczkę sytuacje, ale faktycznie byliśmy tam 14 dni i te 14 dni w hotelu, no nie jakiś, nie wiadomo jaki standard, byliśmy po kilka osób w tych hotelach, w tych pokojach. No i komary cięły jak cholera, pamiętam, to było w Chennai, czyli w dawnym Madrasie. Bo u nich tam nie było okien takich szczelnych, tylko takie jakieś kratki, jakieś różne te bajery, no bo w takim upalnym kraju to się nie da po prostu zamknąć okna i siedzieć w domu w środku. Trzeba mieć otwarte, ciągły przewiew, ciągły ruch powietrza, więc komary cięły straszliwie, ale te 14 dni zapewniło mi 14 tysięcy, to miałam następne pół roku bezstresowe. Potem jeszcze były takie dwie okazje, żeby do tego Bollywood jechać na jakieś inne filmy i grać statystę i w ten sam sposób 1000 rupii dziennie, słuchajcie, to po prostu niewiarygodnie, więc żyłam w Indiach ponad 2 lata, nie mając pieniędzy. Bo one do mnie przychodziły, kiedy mi były potrzebne, właśnie w taki sposób. Dużo medytowałam, dużo się łączyłam właśnie z intuicją i to bycie w intuicji jest opłacane właśnie w niebie. Niebo przelicza na pieniądze, dosłownie, w sensie dosłownym, przelicza na pieniądze nasze ziemskie ilość czy czas przebywania w intuicji. Czy my coś robimy, czy nie robimy. To nie ma znaczenia, czy siedzimy w medytacji, czy robimy wylewkę, czy cokolwiek innego, będąc cały czas w intuicji. Bo ilość czasu spędzona w intuicji jest po prostu przeliczana na pieniądze, które nam są wypłacane wtedy, kiedy są nam potrzebne. Niesamowite uświadomienie. Ale tak właśnie jest, tak było w moim życiu wielokrotnie, nawet
Nie umiem powiedzieć ile raz. Czyli innymi słowy, jak pracujemy dla Matrixa, to wynagrodzenie nasze jest przelewane na konto w banku matrixowym, ziemskim. Ale jak pracujemy dla intuicji, to nasze zasługi są przelewane na konto w niebie. I właśnie taka jest różnica. Owszem, w matrixowym banku możemy wyciągnąć pieniądze w każdym momencie, kiedy tylko ego sobie zażyczy, bo matrixowy bank jest dla ego, żeby spełniać swoje pragnienia, pożądania, jakieś, nie wiem, przyjemności. Natomiast z konta w niebie nie można wyciągnąć w każdym momencie, bo będąc w intuicji, tak naprawdę to wcale nie potrzebujemy tych pieniędzy. Potrzebujemy je wtedy, kiedy je potrzebujemy i intuicja nam je przekaże. A jak nie potrzebujemy, to nie ma potrzeby, żeby iść i coś wyciągać, bo życie w intuicji różni się tym od życia w umyśle, że nie ma się pragnień. Jak się żyje intuicją, nie ma się pragnień, nie ma się potrzeby zaspokajania swoich przyjemności, jakichś cielesnych czy jakichś innych. Po prostu nie ma takich potrzeb. Nie ma potrzeby zabawy, rozrywki. Wręcz nawet przeciwnie, bo co w sobie zauważyłam już dawno, że muzyka taka matrixowa, ta popularna, po prostu mnie odrzuca na tyle, że czuję wręcz mdłości, kiedy słyszę taką muzykę, czy płynącą z oddali, czy przypadkiem, jak oglądam sobie coś na YouTubie, to reklama czasem włącza się. Ja w ogóle tych reklam nie mogę słuchać, bo ta atmosfera w tych reklamach, ta muzyka właśnie powoduje we mnie wręcz jakieś torsje wewnętrzne. I muzyki popularnej nie jestem w stanie w ogóle słuchać. Po prostu natychmiast wyłączam. Nie neguję, że ona jest komuś potrzebna, bo każdy jest na innym poziomie świadomości. Natomiast mi ona szkodzi, bo ja właściwie przebywam w większości w intuicji, w tu i teraz, i tam muzyka nie ma wejścia. To są wibracje, które nie wejdą do tu i teraz. One po prostu nie przejdą. Nie przejdą przez bramę serca. Nie da rady. I tyle. Dlatego mówię, że zbierać skarby w niebie to jest bycie w tu i teraz, cały czas posługiwanie się intuicją i dokładanie do tego matrixa nowych informacji, które płyną z tej intuicji. To jest nasza praca. Taką pracę wykonujemy właśnie dla Boga. I On nam potem za to płaci. Czyli im dłużej przesiadujemy, czy przebywamy w tu i teraz i czerpiemy informacje od Boga bezpośrednio właśnie za pomocą intuicji, tym więcej odkładamy tych skarbów w niebie i kiedy nam są potrzebne, są nam dawane w takim wymiarze, w takiej ilości i w takiej formie, która w danym momencie nam służy, czy jest potrzebna, bo to niekoniecznie muszą być pieniądze, czasami jest to jakaś rzecz, czasami jest to po prostu no różnie, nawet i jakieś dobre słowo mądre, które rozjaśnie jakąś kwestię i spowoduje uczucie eureki, dalszy rozwój, bo to też wpływa na rozwój.
takie słowa, które w kimś otwierają raptem jakieś wielkie zrozumienie, dają światło na jakiś problem. I to jest właśnie praca dla Boga, czyli skarby w ten sposób zbiera się w niebie. I pewnie to, co ja mówię, to, co ja robię, to, że ja tym się dzielę, to jest zbieranie skarbów w niebie. I zobaczymy, będziecie mieli okazję zobaczyć pewnie, jak to będzie się dalej rozwijać i jak te skarby będą mi przekazywane, kiedy będą mi potrzebne, bo na razie to, co potrzebuję, to mam i tyle. A jak już nie będę miała, no to zobaczymy. Okej, to na razie. Do roboty. Wiecie co? Te skarby, które my zbieramy w niebie, to one są nie tylko dla nas, one są dla Matrixa. Właśnie. Bo Matrix to kto? To my. Matrix my tworzymy tymi właśnie myślami, tymi rozwijającymi ideami, które do nas przychodzą z Matrixa. Przepraszam, z intuicji. Czy poprzez intuicję, od Boga. I to nie tylko nam służy, ale to służy Matrixowi przede wszystkim. Bo my robimy to z radością i z błogostanem i jest nam wspaniale, jesteśmy szczęśliwi tutaj w tym Matrixie dzięki temu, ale Matrix się dzięki temu może rozwijać. W tym momencie niestety się nie rozwija, tylko zwija, więc trzeba mu dać jak najwięcej informacji, które go uleczą. I te informacje są tylko i wyłącznie do uzyskania ze źródła boskiego, więc musimy jednak przebywać w tym tu i teraz, żeby intuicja mogła nam te informacje przekazać, jakie to lekarstwo na to, co drąży dzisiaj Matrixa, czyli na chorobę pod tytułem Smith, agent Smith. A którą ja nazywam pieniądzem dłużnym. A właściwie życiem zadłużonym. I tyle. Gdzie dwóch czy trzech zbiera się i modli w moim imieniu, tam i ja jestem. Przekładając te słowa Jezusa na język dzisiejszy, to bym powiedziała tak, gdzie kilkoro przebywa w tu i teraz i czerpie informacje bezpośrednio z boskiego źródła poprzez intuicję, tam i ja jestem, oczywiście Bóg jest. Dlaczego On był uznany i sam siebie określał jako Synem Boga i człowieka, czyli Syn Człowieczy. Dlatego, że miał dostęp właśnie poprzez intuicję do źródła boskiego. I on o tym wiedział. I on z tego korzystał. Natomiast też miał pochodzenie ludzkie, dlatego, że był zrodzony z kobiety ludzkiej. W związku z czym był jednym i drugim. I wiecie co? Najciekawsze jest to, że my też mamy dostęp do obu źródeł, do źródeł z Matrixa i od Boga. Czyli mamy możliwość być Bogiem i człowiekiem jednocześnie, czerpiąc informacje
nowe ze źródła boskiego poprzez intuicję i przekazując je do Matrixa. Natomiast z Matrixa informacje, które czerpiemy, to są informacje dotyczące jak, gdzie i kiedy, jak już wcześniej wspomniałam. To są bardzo ważne informacje, bez tego nie stworzymy tego, co nam przekazuje Bóg poprzez intuicję. I mamy też właśnie dostęp do Matrixa. Mamy dostęp do obu źródeł. Tylko czy my korzystamy? Jeżeli ktoś korzysta tylko ze źródeł Matrixa, to rzeczywiście jest tylko człowiekiem. Tylko człowiekiem i nie ma możliwości tworzenia. Musi być niewolnikiem tego Matrixa. Matrix wtedy całkowicie jest władcą tego człowieka i ten człowiek to wszystko będzie szedł do Matrixa. Natomiast będzie w ogóle pomocy szukał w jakiejkolwiek sytuacji, w jakiejkolwiek kwestii, będzie szukał w Matrixie, czyli w przeszłości, bo Matrix ma tylko przeszłość w sobie, nie ma teraźniejszości. Matrix nawet nie czyta teraźniejszości, dlatego potrzebuje nas, indywidualne jednostki, żebyśmy my czytali teraźniejszość, przejmowali informacje z boskiego źródła i przetwarzali naszymi umysłami, naszymi mózgami, z których potem Matrix ściąga te informacje i przetwarza już w całym dużym systemie. I to jest właśnie to. Jesteśmy i Bogiem, i człowiekiem, czyli jesteśmy połączeni z dwoma źródłami, z mózgiem, poprzez mózg z Matrixem i poprzez serce z Bogiem. Ważne, żebyśmy korzystali z obu, ale żebyśmy priorytet dali sercu, dlatego że stamtąd płynie prawda i stamtąd płynie całkiem nowa, świeża informacja. Stamtąd płynie kreacja, czyli ten świat nie rozwinie się bez kreatywnych myśli, a kreatywne myśli są dostępne tylko poprzez intuicję, przez serce. I to jest to, tam gdzie dwóch i trzech zbiera się w moim imieniu, modli się, tam ja jestem. Czyli im więcej nas będzie w intuicji, posłuchać będzie intuicji, będzie w tu i teraz, to naprawdę znajdziemy, przyjdzie do nas, przez nas lekarstwo dla Matrixa i Matrix się uleczy. A my będziemy wolni. Nic nie może się narodzić, jak tylko z połączenia Boga i Matrixa. Jeśli nie ma połączenia ducha z materią, nic nie przyjdzie na ten świat. Czy to jest jakaś sztuka, czy to jest zwierzę, czy to jest człowiek, czy cokolwiek innego. Jeżeli nie połączymy intuicji z umysłem, niczego nie stworzymy. Dlatego, że intuicja mówi co, a umysł mówi jak. I to jest to, co ja robię. Intuicja mówi co, gdzie i kiedy, a umysł daje mi narzędzia do tego, żebym mogła to zrobić. Wykonać. I to samo jest ze wszystkim innym na tym świecie. Więc walka z umysłem, próba unicestwienia umysłu, czy próba unicestwienia Matrixa, to jest to samo. Musi się skończyć fiaskiem, dlatego że bez umysłu nie ma życia, tak jak bez intuicji nie ma życia. Tylko poprzez połączenie tych dwojga jesteśmy w stanie cokolwiek stworzyć, w czymkolwiek się rozwinąć.
Jeśli tego połączenia nie ma, nie ma nas. Musi być. Dlatego rodzice nasi też się dobierają, że jeden jest bardziej w umyśle, a drugi jest bardziej w duchu. Dlatego jeden jest bardziej wierzący w Boga, a drugi bardziej wierzący w Matrix. W zasady, reguły. To najczęściej bywał ojciec, który pilnował zasad i reguł. Matka była tą, która tworzyła tą atmosferę ciepłą domową, która dbała o to, by dzieci poznały Boga, żeby poznały piękno, żeby poznały dobro. No akurat w moim wypadku było odwrotnie. U mnie mama była bardziej matryksowa, a tata bardziej boski. W sensie tym, że on był bardziej w intuicji, a mama była bardziej w umyśle. Więc poprzez połączenie ich dwojga w sobie, zobaczcie, co uzyskałam, ale to jest dopiero początek mojej drogi, mojej kreacji. Dlatego, że od niedawna mam tą cudowną, niepowtarzalną możliwość, żeby kreować z intuicji, z użyciem umysłu, żeby być na swoim miejscu na ziemi i kreować to miejsce na nowo. Zupełnie inne niż było. Jak mi się to uda? Na razie udaje się, bo nie mam żadnej wątpliwości. No cóż, pozostało mi pożegnać się z wami. Wystarczająco nagadałam, nie chcę już nic dodawać. Idę zaraz kosić, stąd okulary i tyle. To był 27 i zapraszam na następny 28. Dziękuję za miłe towarzystwo. Ta cześć.